Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i zapraszam Was na Hot or Not Flash. Na wstępie muszę Was jednak przeprosić, że pociąg z piątkiem 8.30 wykoleił się już w rundzie numer 3, ale do wczoraj byłem na wakacjach, więc no jestem niejak usprawiedliwiony. Mam nadzieję, że od kolejnej, od kolejnej rundy już protokół piątek 8.30 będzie wczytany no i jednak już na stałe będą te odcinki leciały o tej porze, dzisiaj pewnie słyszymy się koło 13, może 14 także nie owijając już dalej w bawełnę jeśli podoba, podoba wam się nasz kanał to lajkujcie, subskrybujcie i wiecie co dalej, a my już przechodzimy do opcji, które dzisiaj omówię w temacie kup, kogo kupić, kogo sprzedać a na przykład kogo unikać czy zostawić i jeśli chodzi o to kogo kupić to dla mnie pewniakiem jest Rhys James, niestety jeszcze go nie kupię w tej kolejce, ale w następnej już na jakieś 99%. Kalendarz Chelsea jest bardzo dobry, czyli Leeds, Leicester, Southampton, West Ham oraz Fulham. No i ta gra The Blues w meczu z Tottenhamem pokazała nam, że jednak nie jest tak źle jak przewidywano przed sezonem, że jednak nie ma takiej tragedii, właściwie w ogóle nie było tragedii, bo to był świetny mecz w wykonaniu The Blues. Ten kredyt zaufania oni zbudowali. Więc dla mnie w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Reese James za 6,1, już 6,1 to jest doskonała opcja. Ma już bramkę w tym sezonie, tak jak powiedziałem, w tym meczu z Tottenhamem. W pierwszym meczu, mimo żółtej kartki, były dwa, dwa bonusowe punkty. Także w dwóch meczach jest 14 oczek od tego zawodnika. Myślę, że nie ma co dyskutować. Świetna opcja, i jeśli szukamy. Defensora, to na pewno możemy się uśmiechać w jego, w jego kierunku. Jeśli chodzi o tańszego pomocnika, to mamy Martine Lego i tutaj y, też nie będę się zbytnio rozwodził. O nim już wiedzieliśmy od kolejki numer jeden, że to będzie świetna opcja. Y, w tych dwóch spotkaniach zdobył 16 oczek, i mimo, że nie dochodził aż tak do sytuacji, bo miał y, tylko trzy uderzenia w dwie kolejki, no to aż dwie z nich to były te tak zwane duże szanse, czyli te jeszcze bardziej tak zwane setki. Yy, I to nam pokazuje, że mimo tego, że nie ma tej. tej Aż tak dużo tej, tych strzałów, jednak są one dobrej jakości. No i z tego są po prostu sytuacja. W każdym razie w meczu z Lester kolejna bramka, mogła być też Asysta, więc jeśli nie macie jeszcze Brazylijczyka, to jak najbardziej zapraszamy do pociągu. Trzecia opcja na kup jest jednak już troszeczkę bardziej niszowa. I mówię tutaj o Madisonie, który był bardzo groźny i w pierwszej, i w drugiej kolejce. I co ciekawe, ma piąte najwyższe Expected points na kolejkę numer 3 zdaniem algorytmu FPL review. Także to też nam pokazuje, że warto na niego zwrócić uwagę. Problemem może być ewentualnie kalendarz, bo teraz ma mecz Southampton i właśnie stąd jest trochę tak windowany w moich oczach. Później ma jednak Chelsea i Manchester United. No, może ten Manchester United nie sprawia za dobrego wrażenia, no jednak, nadal jest to drużyna, która w teorii nie należy do najłatwiejszych, stąd to trzeba mieć z tyłu głowy. Niemniej, w dwie pierwsze kolejki oddał 8 uderzeń, wykrował 6 okazji i po prostu zwróćmy na siebie uwagę. Jeśli chodzi o taką inną lampkę, jeśli chodzi o wadę, no to na pewno forma ofensywna Leicester. Oni w tych dwóch spotkaniach, w tych dwóch, dwóch pierwszych kolejkach wykreowali tylko expected goals na poziomie 1:08 i gorsze było tylko Bournemouth. Także to efektywne zagrożenie z ich strony było naprawdę malutkie. Wprawdzie nie były, to, nie były to najłatwiejsze spotkania, jednak no zdecydowanie na więcej liczymy, jeśli chodzi o Lester. Oni już w poprzednim sezonie pokazali, że to nie jest ta sama drużyna, co w sezonie 19-20, czy 20-21. I nie wiem, czy te problemy nie będą, nie będą sięgały dalej. Niemniej, jeśli szukamy teraz transfer na przykład za Mounta, który też ma w sumie bezlic, więc niekoniecznie chcemy go wymieniać. Ja na przykład zostawiam Anglika. Jednak kończąc, Madison naprawdę pokazał się ze świetnej strony i jako taką różnicę na pewno możemy go wytypować do kupienia. A kogo chcemy sprzedać? Sprzedać na pewno chcemy Darwina Nuneza Niekoniecznie z własnej woli bardziej z tego co on zrobił czyli Walną główką Andersena przez co będzie wykluczony na trzy spotkania No, Czyli generalnie nie ma o czym gadać po prostu sprzedajemy Mają farta ci co poczekali Choć Darwin po raz kolejny pokazał że Będzie opcją I ci którzy poczekali też mają troszeczkę jeszcze kolejnego farta bo spadnie mu cena on pewnie będzie kosztował Na mecz z Evertonem czyli wtedy kiedy wróci Jakieś nie wiem 8-7 I to na pewno będzie Fajna cena. Niemniej, wracając do tego meczu z Crystal Palace, to w 56 minut miał 5 uderzeń, w tym dwie duże szanse. XG prawie jeden, także naprawdę on robi wiatr, on będzie opcją. No tylko musimy poczekać, aż spadnie cena. Także ci, co nie mają, mają sytuację win-win, a ci, którzy mają, niestety muszą się pożegać na, na te trzy kolejki, bo szkoda po prostu kasy. Kogo jeszcze sprzedać? Na pewno Markusa Rashforda i cały Manchester United. Jeśli macie kogoś innego typu Sancho. Czy nie wiem, jakaś wybitna opcja typu Luke Show czy Dawid H. to nie tak miało po prostu być. W sezonie przygotowawczym oni nam się pokazali ze świetnej strony. Między innymi było oczywiście ten mecz z Liverpoolem, gdy wygrali 4-0. Były też inne spotkania, gdzie oni również dali nam nadzieję na to, że będzie dobrze. Przecież było, były, były spotkania, gdzie te akcje kombinacyjne bardzo dobrze im wychodziły. No i stąd trochę się nabraliśmy na nich. No, kto ich wziął, ten ich wziął. W każdym razie, teraz już nadziei zbytnio nie mamy Dwie porażki w dwóch spotkaniach, teraz, me, teraz mecz z Liverpoolem Więc po prostu nie ma o czym dyskutować, trzeba się pożegnać, tym bardziej, że jeśli chodzi o Rashforda To mamy opcję, mamy na przykład Rodrigo za, za szóstkę, Czy Martinellego, jeśli ktoś by go nie miał Także po prostu jest w czym przebierać Kogo jeszcze moglibyśmy sprzedać? Na przykład Pedro Neto Który wchodzi w gorszy kalendarz, ale dochodzi do sytuacji i to jest taki symptom, który pozwala mi wierzyć, że jednak może Portugalczyk dać jeszcze punkty. Więc jeśli mamy taki luksus, że możemy go utrzymać na ławce na mecz ze Spurs, to myślę, że powinniśmy dać mu jeszcze szansę. Skrzydłowy dał nam na pewno powody, żeby go sprzedać, ale dał nam też takie, żeby go trzymać, no bo jednak w tym spotkaniu z Fulam miał okazję, gdzie tak naprawdę miał pustą bramkę, w sumie nie oddał nawet tam strzału. W każdym razie te sytuacje były, miał też asysta, asysty w pierwszym spotkaniu. Te dwie kolejki miał trzy strzały, z czego jeden był celny. No, ale była też na przykład w tym meczu ostatnim sytuacja, gdzie on ostatecznie był na spalonym, jednak no w normalnych rachubach byłoby to uznane za setkę. Także jeśli chodzi o sytuację, to on do nich dochodzi. Tylko, że mamy kalendarz średni, czyli Tottenham i Newcastle. Ci dwa kolejne spotkania są naprawdę no słabe, ale później mamy Bournemouth i Southampton. Także jeśli ktoś. Ma jakieś inne pożary w składzie, to jak najbardziej jeszcze można Portugalczyka zostawić. Dochodzi do sytuacji. Kalendarz dalej nie jest taki zły. Dopiero od GW7 naprawdę mu się zapala maksymalnie czerwona lampka, bo ma dwa mecze z Liverpoolem i City. W każdym razie, na ten moment jestem taki trochę rozchwiany, że zależy od, po prostu od, naszych, od naszej strategii na te najbliższe mecze Na pewno można go zostawić, ale można też go sprzedać Jeśli jednak chcemy go sprzedać, to możemy na przykład kupić Rodrigo Tylko, że tutaj to też nie jest taka zero-jedynkowa opcja W każdym razie, jest w fatalnym gazie, był nawet kapitanem w końcówce ostatniego meczu Może się też pochwalić aż 8 uderzeniami, czy siedmioma uderzeniami z pola karnego i jest też blisko przejścia jako taki pomocnik out of position, bo kontuzję doznał Patrick Bamford, no i oto on będzie raczej tym pierwszym napastnikiem. W tym momencie, jeśli bym go brał, to tylko, jednak, tylko z wypadku na to, żeby wziąć go jako, jako skarbonkę, bo cena będzie rosnąć. On zdobył 22 punkty w tych dwóch spotkaniach, ale z drugiej strony ma teraz mecz z Chelsea, także dla mnie to jest idealny moment, żeby poczekać, żeby poczekać ten jeden mecz i... Wtedy go kupić, bo on i tak dalej ma świetny kalendarz, bo będzie to Brighton, Everton, Brentford oraz Nottingham Forest. Jednak na ten moment, po pierwsze bym poczekał, bo jest mecz Chelsea. Po drugie, nie ma Patricka Vanforda i też wtedy możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać gra właśnie bez Anglika. Także na ten moment dla mnie to jest raczej unikaj. No jednak 800 tysięcy menedżerów już, już go kupiło i mimo wszystko, jako Skarmonka, naprawdę to jest to świetna opcja. Kogo jeszcze możemy unikać? Na pewno Kierana Tripiera. Ale tylko dlatego, że w najbliższych trzech kolejkach ma mecze z City i Liverpoolem, po prostu widzimy takie coś i Zbytnio nie ma się nad czym rozwodzić. Oczywiście nie musimy go sprzedawać na te, na te trzy kolejki, bo on pokazał nam, że punkty będzie dowoził. 14 oczek z dwie rundy, czyli naprawdę fajny rezultat, jak, jak na zawodnika, który kosztuje 5-0. Jednak na pewno bym go unikał, jeśli chodzi o transfer do naszego składu. Jeśli chodzi o to, e, jeśli już go mamy w drużynie, to, to natomiast bym go zostawił. Nie ma co korygować tak dobrego zawodnika. W wypadku jednak, gdy mamy na przykład Kaluma Wilsona, no to tutaj jednak bym go sprzedawał na przykład wymieniając go na Toneja czy na Wellbeka. Trzecia z opcji, którą bym potencjalnie potencjalnie unikał to George Da Silva, jednak tutaj też mamy dwie ścieżki, bo jeśli chcemy go kupić na ławkę, no to myślę, że nie ma, nie ma z czym zlekać On, jego cena też będzie szła dzisiaj prawdopodobnie w górę, więc, yy, więc po prostu możemy mieć go nawet jako skarbonkę, jednak jeśli chcemy grać w nim w pierwszym składzie no to możemy się po prostu rozczarować, te dwie bramki to były właściwie jego jedyne dwa uderzenia w tych dwóch pierwszych kolejkach Żadno z nich nie było z pola karnego, nie mówiąc już, żeby który z nich był dużą szansą. Poza tym nie wykrywał kolegom żadnej okazji. No i co tu dużo mówić? No na razie to jest lekki fart. No szczególnie ten gol z Manchesterem United był po prostu tylko i wyłącznie winą Davida De Gea. No i z drugiej strony mamy też Damsgarda, który przyszedł do, do drużyny Brentford. To on też może zająć miejsce dla za Sylwy, może mu też okroić minuty. Także jeśli chcemy go kupić do składu i chcemy nim grać, no to raczej średni wybór. Jeśli chcemy dać go jednak na ławkę, no to myślę, że można go kupić Ale nie na przykład w wypadku, że wymienimy Pereira na niego, bo Pereira i tak pewnie będzie długoterminowo lepszą opcją No ale na przykład jeśli chcemy zagrać na trzech pomocników, to też staje się popularne No to myślę, że Da Silva jako ten pomocnik za 4,5, w sumie 4,6 już teraz jest drugą opcją po Pereirze Także tylko w tym wypadku to jego kupno się moim zdaniem broni A kogo możemy zostawić? Na pewno Trenta Aleksandra Arnolda Start rozgrywek dla Liverpoolu nawiązuje bardziej do sezonu 2021 niż do innych pozostałych w ostatnich latach. W tych dwóch spotkaniach oni mieli aż Expected Goals considered na poziomie 2.29, a były to przecież spotkania z Fulham i Crystal Palace, więc no, to musi nam zapalać lampkę. W każdym razie no, na pewno bym nie sprzedawał Trenta, a to zrobiło już 270 tysięcy menedżerów, no bo mimo wszystko on kręcił liczbę z przodu, miał prawie jeden Expected Assist, było 6 wykrowanych okazji. I na pewno bym się, nie, bym się nawet nie zastanawiał nad tym, by go sprzedać, tym bardziej, że jeśli chodzi o najbliższe pięć kolejek, to on jest na piątym miejscu pod względem oczekiwanych punktów, także algorytmy w niego wierzą. Mniej wierzą w Robertsona, który w tych dwóch pierwszych spotkaniach nie wykreował żadnej okazji, miał tylko jeden strzał. I tutaj jeszcze ewentualnie bym się zastanowił: Ja mu daję szansę jeszcze na mecz Manchester United, ale to sprzedanie jego się w jakikolwiek sposób broni. W przypadku Trenta naprawdę nie ma nad czym dewagować. Druga opcja na zostaw, czyli powtórzę się z poprzedniego tygodnia, czyli Ivan Perisic. Argumenty te same, my wiedzieliśmy jak to będzie z Perisiciem Że on nie do końca będzie gotowy od początku sezonu I ta trzecia, czwarta, piąta kolejka to będzie raczej mecz gdy On wejdzie do składu ham ma świetny kalendarz bo jest to Wolverhampton, Nottingham Forest West Ham i Fulham, później jest mecz City w prawdzie Ale Sessegnon zagrał naprawdę fatalnie w meczu z Chelsea I Będę bardzo zdziwiony jeśli to on wyjdzie w pierwszym składzie kosztem Chorwata Kalendarz tak jak powiedziałem jest super I jeśli wyjdzie w pierwszym składzie a my widzieliśmy jak zaawansowanie do przodograł z sesenią, i jak kontę pozwala mu na to, to myślę, że liczyłbym na punkty właśnie od Chorwata. Te już poniekąd przywiózł, bo była asysta z rzutu rożnego do Keina. No i co za, co za tym idzie, on wykonuje też cały fragmenty gry. więc to też jest na pewno dobry symptom w każdym razie jeś, jeszcze bym go trzymał, kosztuje 5,4 więc cena i tak już spadła dlatego na ten moment po prostu bym się raczej też nie wahał, bym go utrzymał chyba, że ktoś naprawdę chce na wcisać Jamesa a James długoterminowo i tak będzie lepszą opcją, więc ewentualnie w takich wypadkach jednak, jeśli chcemy szukać problemów na siłę to myślę, że nie w tym wypadku na koniec jeszcze mały bonus track opcja dodatkowa, czyli Brighton czyli drużyna, która w tych dwóch pierwszych kolejkach wykreowała Trzecie najwyższe non-penalty expected goals Czyli expected goals nie licząc rzutów karnych Lepszy był tylko Arsenal, lepszy był tylko Manchester City Także te dwie topowe drużyny te stwarzające największe zagrożenie Co widać gołym okiem Poza tym to Brighton prezentowało się naprawdę świetnie no, Ja nie mam pojęcia jak oni nie strzelili gola w tym meczu z Newcastle I to też jest taka lampka, która nam się zapala zawsze w przypadku ekipy MF Że oni kreują dużo, ale są nieskuteczni Niemniej na przykład taki Pascal Gross ma już 10 kontaktów z, z piłką w polu karnym Rywala i oferuje wszechstronne zagrożenie. Wykonywał też 7 rzutów rożnych, i to też jest oczywiście na plus, bo wykonuje całe fragmenty gry. Mamy też Welbeka, który oddał już 6 uderzeń. Miał też 15 kontaktów z, pił z piłką w polu karnym Rywala. Mamy też Marsza, który dobrze się pokazał i kosztuje 5-0, więc potencjalnie możemy wymienić go za Beleja. Mamy Trossarda, który miał świetny okres przygotowawczy. Mamy też Mitume, który pojawił się na 17 minut w tym meczu z Newcastle i narobił bardzo dużo wiatru. Więc na ten moment ciężko mi skonkretyzować jedną opcję, jeśli, którą bym wybrał do składu. Niemniej, to jest, do, to jest drużyna do obserwacji i myślę, że w kolejnych rundach wejdą oni na radar. Tym bardziej, że aż do rundy. Numer 8 i w sumie aż do pierwszej przerwy reprezentacyjnej Oni nie mają żadnego spotkania z Big Six i jest to jedyna taka ekipa Która, która jest oszczędzona przez ten okres, także Jeszcze będzie czas, żeby w nich wejść Jednak jeśli już ktoś teraz zaryzykuje z Grossem, czy może z Wellbackiem, To na pewno nie jest to zła opcja I to by było na tyle, jeśli chodzi o opcje, które bym wymienił na planszy Pojawi się jeszcze 10 najczęściej sprzedawanych i najczęściej kupowanych zawodników przed tą rundą Których ja przybrałem do tych kategorii, o których mówiłem wcześniej jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszam. Jeśli podoba Wam się odcinek, to dajcie łapkę w górę. A ja obiecuję, że w kolejnych odcinkach będę się mniej przesuwał, że raczej pozostanę w środku kamery. Także tyle ode mnie i dzięki bardzo. Do usłyszenia.